Wiecie, że rzymski cesarz Kaligula wprowadził kiedyś konia do rzymskiego senatu? Tak było, moi drodzy, ale historia lubi się powtarzać. Tymczasem Donald Tusk, ale już tylnymi drzwiami, próbuje przepchnąć swojego przyjaciela Romana Giertycha do Sejmu. Czy mu się to uda? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Donald Tusk ma z tym pewien problem. Odczuwa część was dyskomfort z powodu tego ostatniego miejsca dla Romana Giertycha? To wam powiem, ja też. A sam Roman Giertych nagle zmienił zdanie na temat Platformy Obywatelskiej? Po co nam Platforma Obywatelska? Otóż to jest właśnie Platforma Obywatelska. Kompletna ciamcia-lamcia. Nic nie znacząca. Nic nie wnoszą. To Donald Tusk nie jest już ciamciaramcią? A może zmienił zdanie na temat aborcji? Wierzymy gorąco, że sumienia tych, których wybrał naród, że sumienia tych ludzi, tych parlamentarzystów opowiedzą się za życiem. I dzisiaj, by dostać się do Sejmu, to może nawet nosić teczkę za Martą Lempart. Tak czy inaczej, sytuacja jest więcej niż dynamiczna. Dwa tygodnie, kilkanaście dni poświęcił Donald Tusk na to, by tłumaczyć swoim wyborcom, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego wprowadza Giertycha do Sejmu? Dlaczego wprowadza pana Kołodziejczaka? Dzisiaj każdy z nas powinien odważyć na ten fest i pokazać władzę Amerykanom! To są pytania, na które próbuje odpowiedzieć Donald Tusk, a na które nie próbuje odpowiedzieć? Może ta dyskusja o Giertychu i Kołodziejczaku jest mu na rękę. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie nie musiał tłumaczyć Polakom programu wyborczego, którego nie ma. Nie musiał mówić o planach, jeśli tylko wygra wybory. No, może i też lepiej, że o tym nie mówił, z prostej przyczyny. Wiemy, co będzie oznaczać, kiedy Donald Tusk zasiądzie w końcu na premierowskim stole. Całkowicie uzależni nas od Niemiec, od Brukseli. Szybko wyczeka momentu, aż wojna się skończy, by znów prowadzić niemiecko-rosyjskie interesy. Być lokajem dla tego towarzystwa. To jego cel. I oto, jak mawiał klasyk, są te wybory. Oto, czy Polska będzie silna i niepodległa, czy będzie uległa i będzie słuchać się silniejszych europejskich stolic.